Śpiewaliśmy na początku tę piękną pieśń, że my chcemy Boga, Boga, który będzie pośród naszego życia codziennego w tym wszystkim, co nas spotyka i w polityce, która nas otacza i w życiu społecznym, i w życiu sąsiedzkim, i w Kościele. Chcemy, aby Bóg był obecny. Dzisiaj w Kościele wspominamy świętego Benedykta, opata, patrona Europy. I chcemy modlić się o to, aby w Europie, która wyrastała na korzeniach chrześcijańskich, również ten Pan Bóg był. Dzisiaj również chcemy ogarnąć wszystkie ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci właśnie o ofiarach tego, co się wtedy wydarzyło. Módlmy się za oprawców, za ofiary. Prosimy też o jedność pomiędzy naszymi dwoma narodami, aby prawda zjednoczyła nas jeszcze bardziej w braterstwie z tymi, z którymi sąsiadujemy. Prosimy dzisiaj też szczególnie o pokój na Ukrainie, którego też potrzeba, i w całej Europie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr rzekł do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Oto słowo Pańskie. Jeżeli słyszymy dzisiaj to pytanie, co będzie z tego, że poszliśmy za Chrystusem, oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą, co otrzymamy? To pytanie, które zadają uczniowie, jest takim pytaniem, które często dzisiaj w świecie też jest. Co ja z tego będę miał? Bardzo praktyczne. Idę za Chrystusem, idziemy za Tobą i co z nami będzie? Trochę może ciekawości, co będzie później, ale zobaczmy, że Chrystus odpowiada im o tym, co będzie później. Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie, właśnie wy wtedy otrzymacie dużo, dużo więcej. Ale też i tu na ziemi. To pójdzie za nim więcej domów, tych ludzi, z którymi będzie. Bóg jakiejkolwiek ofiary, którą dajemy Jemu, nigdy nie zostawia w taki sposób, że my na tym tracimy. Bóg jest zawsze tym, który chce dać więcej. Święty Alfons Liguori mówił bardzo często o tym, że jeżeli my, on mówi to w kontekście Matki Bożej, coś damy Maryi, to ona nam się będzie chciała odwdzięczyć o wiele bardziej niż to, co my jej daliśmy. Dlatego, że jest matką, która chce nam się zaopiekować i nie chce, aby nasz prezent był tym takim piękniejszym niż to, co ona nam później da. Czasami tak jest, kiedy pojedzie się na wakacje do jakiegoś sanktuarium, ja tak czasami młodym mówię, i dziadkom przywiezie się różaniec czy pamiątkę, obrazek, mówię: nie stracisz na tym. Babcia ci odda, dziadek ci wynagrodzi. Tak trochę jest, że mamy w sobie takie pragnienie, aby wynagrodzić. Bardzo głęboką myśl, którą mówi dzisiaj Chrystus, słyszymy właśnie w tej Ewangelii. O tym, że ta nagroda na pewno nie ominie tych, którzy idą za Nim. Ale zobaczmy z drugiej strony też, czyż nie było błogosławieństwem już samo to, że oni szli za Chrystusem. Błogosławieństwem czyż nie było to, że oni byli blisko Chrystusa. Kto ma Boga, ten ma miłość, która ich kocha, bo Jezus taki był. Zobaczcie, mieli kogoś, kto im przebaczył wtedy, kiedy upadli pod koniec gdzieś życia Chrystusa, pod koniec
tego ziemskiego bycia z nimi, potem jak zmartwychwstał, jak przyszedł, to był tym, który okazał im swoją miłość i miłosierdzie. Więc mieli kogoś przy sobie, kto ich też wspierał. Mówił do nich, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie będziecie sami. I dzisiejsze czytanie, ono dobrze koresponduje ze świętym Benedyktem. Dlatego, że widzimy człowieka, który na przełomie V, VI wieku poszedł za Chrystusem. Zaczął zakładać wspólnoty, takich małych, małe wspólnoty mnichów, po to, aby mogli się formować w wierze. Bo odkrył, że aby wzrastać, potrzeba nam też drugiego człowieka. Człowieka, z którym będzie można się rano pomodlić, w południe, wieczorem. Stąd też napisał regułę. Regułę, gdzie naczelną zasadą była myśl ora et labora. Módl się i pracuj. Ta myśl przez wieki później towarzyszyła różnym zakonom, które były fundowane też na regule świętego Benedykta. Benedyktyni, benedyktynki, ale również wiele innych zakonów i zgromadzeń. Te zasady, które dał Benedykt, te sztandarowe fundamenty tych zasad przeszczepiali. Stąd też został patronem Europy, dlatego że jego myśl, jego następcy, ludzie, którzy szli tą drogą, bardzo mocno wpłynęli później na dzieje Kościoła. I ta zasada taka prosta, módl się i pracuj, ona hartowała ludzi i duchowo, ale też i intelektualnie, że później byli w stanie w bardzo piękny sposób służyć tym, do których byli posyłani. Nie jest dobrze, gdyby człowiek cały dzień się modlił od rana do wieczora, bo też trzeba pracować. Pismo Święte też mówi o tym, żeby pracując, abyśmy swój chleb ze spokojem jedli. Stąd jesteśmy zaproszeni też do tego, aby w swoim życiu oprócz modlitwy też i pracować. Stąd też zakonnicy mają, czy szukają tej równowagi, aby mieć sen, aby mieć pracę, aby mieć modlitwę i mniej więcej w podobnym wymiarze, jeżeli chodzi o kwestię godzin. Święty Benedykt poszedł za Chrystusem, choć nie było to proste. Od ludzi miał wiele ataków, wiele trudów, tych, którzy nie rozumieli tego rodzaju życia, wtedy, kiedy mieszkał z nimi w Nursi. Dopiero później przychodziły tłumy, aby słuchać Benedykta, aby być z braćmi. Jeżeli chodzi o kwestię też tego przeciwnika duchowego, święty Benedykt również musiał wiele zmagać się z tym, jak poszedł za Chrystusem, z duchami nieczystymi, ze złymi duchami, które przychodziły i bardzo atakowały też i jego, i braci. Jak ktoś był w Nursi, widział przedstawienia, które mają tych malowidł, pięknych fresek, które były w zgromadzeniu tam, gdzie mieszkał, to można zobaczyć właśnie wiele scen związanych z pokusami złego ducha. Gdzieś jakieś wymalowane obok mnicha, aby go kusić. Wtedy, kiedy poszedł nad rzekę, aby go kusić, czy poszedł do ludzi, aby go kusić, do różnych rzeczy. Czy do tego, aby coś wziąć dla siebie więcej, albo do tego, żeby z jakąś osobą pójść, plotkować, czy do innych różnych rzeczy. I bardzo wyraźnie Benedykt widział w tych pokusach, które nas spotykają, też działanie złego ducha. Stąd mamy tę znaną modlitwę świętego Benedykta. Crux sancta sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vade retro satana, nesu vade mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Ta modlitwa, która weszła razem z tym medalem świętego Benedykta. Czasami widzimy ten krzyż, który dookoła ma takie literki wypisane, myślę, że jest znany nam. Może być sam medal, może być krzyżyk świętego Benedykta. To właśnie te pierwsze litery, które są wypisane, czy są na tym medalu, na tym medaliku, to są właśnie słowa tej modlitwy. Warto je się nauczyć. Modlitwy Krzyż Święty niech mi będzie światłem, aby zły duch nie był mi przewodnikiem. I on modlił się modlitwą tą bardzo skutecznie, dlatego że też dawał ją swoim braciom, stąd też później weszła do tradycji Kościoła jako modlitwa, którą możemy sami odmawiać wtedy, kiedy przychodzą różne rzeczy, aby nas kusić. I to jest też
pomoc dla nas, aby wytrwać przy Bogu. Każdy z nas jest powołany, aby pójść za Chrystusem. I na tej drodze, tak jak apostołowie, którzy zmagali się również ze swoją słabością, z tym, że od ludzi doświadczali ataków. Dzisiaj trochę w Dziejach Apostolskich było mowa o tym, że apostołowie, którzy żyli, też byli posyłani do ludzi. Też diakoni, którzy posługiwali, więc w tej posłudze, która jakakolwiek by nie była w naszym życiu, potrzebujemy z jednej strony siły, aby wytrwać dzięki łasce Bożej, ale też i ochrony, jeżeli chodzi o takiego zabezpieczenia od zła. W 1964 roku Benedykt został ogłoszony patronem Europy, poszedł za Chrystusem. My dzisiaj też w Polsce przyglądamy się, może niektórzy śledzą wybór nowego kardynała, jest to wielka radość dla nas, kardynała Krajewskiego, biskupa Rysia, który dołączy do ostatnio wybranego kardynała Krajewskiego i do wcześniejszych kardynałów. Jest ciekawy wywiad z nim, można posłuchać. Właśnie pierwszy wywiad, który nagrał, opowiada tam trochę też o tym, kim byli kardynałowie. Ktoś by chciał się dowiedzieć, skąd się wzięła cała historia, to warto. Biskup Ryś jest historykiem z wykształcenia i właśnie opowiada o tym, jak to byli najbliżsi współpracownicy papieża, którzy byli inkardynowani do diecezji rzymskiej. Byli tymi, którzy byli diakonami w 14 dystryktach w Rzymie. Tam sprawowali władzę. Potem byli prezbiterzy, którzy w tych kościołach posługiwali. Potem było 7 kościołów pod Rzymem, podmiejskich, i tam posługiwali biskupi. To byli najbliżsi współpracownicy papieża. I z wielką świadomością biskup Ryś mówi o tym właśnie, jak ważna była ich rola w Kościele, ale też i dla Europy. Ci najbliżsi współpracownicy, którzy byli przy papieżu. I teraz cieszymy się, że do ich grona dołączył właśnie również nasz Polak, po to, aby właśnie towarzyszyć papieżowi też i myślą, i modlitwą, ale też i posługą, bo im najważniejsze zadania papież w Kościele też zleca, zwłaszcza wtedy, kiedy mieszkają gdzieś w Rzymie i posługują w kurii rzymskiej. Ci, którzy poszli za Chrystusem, idą dalej. Ci, którzy posługują, ci, którzy są blisko, tak jak apostołowie, którzy byli najbliżej Chrystusa. Otoczmy też i tę współczesną historię, która się dzieje, naszego Polaka, który będzie w tym gronie kardynałów, tak aby mu też pomóc w tej jego misji poprzez nasze modlitwy, tak aby jak najlepiej mógł służyć Kościołowi. A dzisiaj z tych czytań, które widzimy, apostołów, którzy poszli za Chrystusem, ale też z przykładu życia świętego Benedykta, który poszedł za Chrystusem i wpłynął na losy Europy, niech również przyjdzie dla nas taka myśl, że warto iść za Jezusem, warto być Mu wiernym. Apostołowie otrzymali wiele, nie stracili. Święty Benedykt nie stracił, wręcz przeciwnie, ktoś by powiedział, szkoda go, idzie do seminarium, idzie na mnicha, będzie żył w samotności. Bóg mu wynagrodził. Miał o wiele więcej braci, tych, którzy byli z nim i ludzi, którzy przychodzili, którym służył i przemieniał ich życie. Niech i nas umocni w tym, że my idąc za Jezusem nigdy nie stracimy. Że dając czas na modlitwę, na pracę i modlitwę w swoim życiu, kiedy nie zaniedbamy jednego i drugiego, też nie stracimy. I patrząc niekiedy na tych, którzy ora et labora, więcej mają labora, czyli pracy, nie do końca na tym wyjdą dobrze. Dlatego, że sama praca bez modlitwy nie daje równowagi w naszym życiu. Módl się i pracuj. Niech ta zasada, również piękna reguła benedyktyńska, i nam dzisiaj w życiu towarzyszy.